Nikt nie patrzy? To idealnie. Ja, co ty tam robisz? Czemu żeś się przewrócił? Że ja? Zbychu! To nie tak jak ty myślisz. Tak szczerze ci powiem, aż tak szczerze ci powiem, Zbychu? Co się stało? Po prostu dzisiaj strasznie wieje. Cóż za piękny dzionek! Uwielbiam, kiedy na dworze jest ciemno, pada i są jakieś 2 stopnie na plusie. A jak patrzę w kalendarz, to widzę, że do tego wszystkiego jest poniedziałek. To nie jest zwykły dzień, to jest super dzień! A tak naprawdę to nie. Dlatego, żebyście mogli w spokoju sobie usiąść i się odmurzyć od tego wszystkiego, przygotowałem dla was 5 pokręconych modyfikacji, które możemy dodać do swojego Minecrafta. Także co? Biegniemy, lecimy! Intro po prostu. No, także dzień dobry. Witam was przeserdecznie, słuchajcie, fajnie, że wpadliście na dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że jesteście pełni werwy i w ogóle pozytywnej energii. A zanim przejdziemy do pierwszej modyfikacji, która jest dla leniuchów, totalnych leniuchów, to jakbyście chcieli wieczorem dzisiaj live'ika z Minecrafta, gdzie będziemy budować najprawdopodobniej świątynię, to możecie zostawić taką łapeczkę w górę. I jak dobijecie 2000 łapek, to jutro będzie odcinek z Minecrafta solo. Także wydaje mi się, że może przejść do pierwszej modyfikacji. Dlaczego powiedziałem, że ona jest dla leniuszków i ludziów, którym się totalnie nie chce, czyli dla mnie na przykład. A to dlatego, słuchajcie, że od dzisiaj, jeżeli będziemy chcieli pójść, to co tutaj się stało, wytłumaczę wam potem. W każdym razie, jeżeli uzupełnimy sobie, słuchajcie, jakieś jeziorka, co się dzieje? Po prostu, gdy mamy jakiś zbiornik wody. Nie wiem, czy można to nazwać zbiornikiem wody, prędzej kałużą. W każdym razie, z tą modyfikacją, słuchajcie, nie trzeba chodzić do podziemi, żeby szukać sobie szmaragdów, czy tam diamentów, węgla, żelaza, bo teraz, słuchajcie, dzięki tej modyfikacji możemy, słuchajcie, po prostu sobie nawet do Netheru nie musimy iść. Fajnie, to świetna modyfikacja, naprawdę. Słuchajcie, działa ta modyfikacja w ten sposób, że od dzisiaj nie ma czegoś takiego jak surowce, tylko jest coś takiego jak trzcina cukrowa, która tak naprawdę nie jest trzciną cukrową, słuchajcie, ponieważ z niej właśnie, tak jak widzicie, są na przykład diamenciorki, albo lapis dla żuli, albo węgiel taki po prostu, albo szmaragdowy taki, ten tutaj jest też. Nawet jest kwarc, czego nie wiedziałem, obsydian, słuchajcie, glowstone, pełno generalnie rzeczy i to będzie sobie rosło i to możemy normalnie znaleźć w naszym świecie, przechadzając się obok stawów czy jezior. Powiem wam, że w sumie jest to nawet świetna sprawa z jednej strony, tylko jak mówię, no dla leniuchów. I dlaczego? Kto to wymyślił, że jako trzcina cukrowa może żelazo, czy tam diament wyrastać, albo obsydian, czy glowstone. Nether już nam nie jest w ogóle potrzebny w tym momencie. W każdym razie, jeżeli znajdziemy coś takiego, kiedy już nam wyrośnie, bo to będzie rosło sobie też, może być na 3 bloki w górę, słuchajcie, już wam pokazuję, no dosłownie to działa identycznie jak nasza zwykła trzcina cukrowa. I jeżeli takie coś sobie rozwalimy, to będziemy, słuchajcie, dostawać właśnie takie coś, coal nugget. No i to, słuchajcie, przyda nam się do tego, znaczy najpierw trzeba będzie prawdopodobnie to przepalić w piecyku. W każdym razie, jeżeli będziemy mieć 9 takich kawałków, to możemy sobie to w enchancie, o Jezus, w enchancie, w stole rzemieślniczym, w craftingu, słuchajcie, ułożyć tak, no i dostajemy jeden węgielek. Z jednej strony spoko, bo nie jest takie proste, że wiecie, znajdziecie coś takiego i macie już pełno nie wiadomo ile diamentów czy jakichś rzeczy. Troszkę to ułatwia, ale no z drugiej strony, czy ktoś kiedyś widział, żeby z ziemi coś takiego wyrastało? No raczej nie. Dlatego przejdźmy do kolejnej modyfikacji. Czy ktoś z was kiedy, grając sobie w Minecrafta, stwierdził, że nie będzie słuchał muzyki czy czegoś z YouTube'a, co sobie leci? Tylko stworzy sobie po prostu tą maszynkę do grania, a mianowicie chodzi mi o... jaką maszynkę mi? A na przykład o taką, po prostu o szafę grającą. I stwierdzi, że fajnie będzie pójść do kopalni, wziąć sobie płyty i słuchać tego w Minecrafcie. Pochwalcie się, kto tak robi, bo ja nie znam takich osób, co tak robią. Ta muzyka jest dziwna. W każdym razie, jeżeli są takie osoby, co lubią słuchać muzyki, mają pełno płyt i nie chcą, żeby im się porysowały, to przychodzi dla was modyfikacja. Niesamowicie pomocna. A mianowicie od dziś, słuchajcie, nie ma takiej rzeczy, że wam się płyty porysują. Bo jakby nawet nie pogubią się płyty, bo właśnie teraz, od dzisiaj, jeżeli macie tą modyfikację, to wasze płyty są bezpieczne. Gdzie są w tym Minecrafcie płyty, przepraszam bardzo. Chodzi o to, że możemy tak jak kiedyś, w takich starych pudełkach, kiedy się trzymało płyty, jak jeszcze się korzystało z płyt CD. Pamiętam takie czasy, jak było, miało się takie zestawy płyt po prostu z programami, filmami, ze wszystkim. W każdym razie, słuchajcie, możemy tutaj sobie takie płyty umieszczać i przy okazji sprawdzać, co, jaka płyta może nam zagrać. W sensie, jak na nią sobie patrzymy, to po prostu nam się, słuchajcie, pokazuje nazwa. Jakby z jednej strony faktycznie fajna rzecz w Minecrafcie, ale z drugiej to... Totalnie nie wiem po co, nikt nie słucha płyt w Minecrafcie. Ja jak je znajduję, to co najwyżej na nie patrzę i zostawiam je dalej w tej skrzyni. Niech sobie tam leżą, może ktoś inny je se weźmie. No bo umówmy się, taka muzyka nie napawa nastrojem jakimś pozytywnym. Ta wydaje mi się, że też.
Także no, mamy różne... O, to jest chyba jedyna ulubiona piosenka, słuchajcie, jaką w ogóle słuchałem kiedykolwiek w Minecrafcie z tych płyt. Ta jest nawet fajna, ale no dajmy sobie spokój, co? No dajmy sobie spokój. Przejdźmy po prostu do kolejnej modyfikacji, co? A kolejna modyfikacja, słuchajcie, jest wręcz stworzona dla mnie pod serię Minecrafta Solo. Z tym, że no tam nie mogę mieć modyfikacji, ale no bardzo często korzystam z łódków. Jeżeli wy korzystacie z łódków, to jest to świetna sprawa. A mianowicie, słuchajcie, mamy trzy różne łódki w tym momencie dodane do naszego Minecrafta, które działają troszkę inaczej niż ta zwykła, a mianowicie mamy, no tak jak mówię, trzy rodzaje. Mamy łódkę ze skrzynką, mamy łódkę z biecykiem i mamy taką dużą łódkę. Jak dla mnie to jest mega, tylko z drugiej strony, w sensie okej, duża łódka jest jeszcze spoko, bo tutaj, słuchajcie, możemy po prostu załadować sobie więcej mobów. To jest, no powiedzmy, nawet fajne, bo jak idziemy gdzieś, to nie potrzebujemy, o Jezus, nie potrzebujemy jednego villagera, tylko możemy sobie wziąć na przykład trzech. No, bo tu maksymalnie trzy osóbki wejdą. Cztery! Get in the boat! Boże, poczułem się jakbym wygrał z Witherem po prostu w endzie, masakra. W każdym razie, jak widzicie, możemy wziąć całą naszą gromadkę, ekipę naszą budowlaną, czy kogo tamkolwiek, na łódź i płynąć. I płynąć tak samo szybko, nie no, jest to fajne, to jest spoko. Ale czy ktoś z was kiedyś chciał na przykład coś przepalać w czasie płynięcia? Jakby ta łódka jest bez sensu, bo nie możemy załadować do niej nikogo. Możemy płynąć tylko i wyłącznie sami. Proszę wysiąść mi z tej łódki, gadzie. Dobra, zostawmy go po prostu. Jak klikniemy prawym przyciskiem myszy, klikniemy. Jak trafimy w ogóle. Aha, nie działa, czekaj. Czy to nie jest tak, że to w ogóle nie działa? Czekaj, wywalmy go. Ta łódź nie działa. W sensie, mamy łódkę z piecykiem, który nie działa. To jest bez sensu. Za to, jeżeli mamy na przykład już łódkę ze skrzynką, to ona jak najbardziej działa. Możemy wsadzić sobie rzeczy. To jest spoko, ale tylko do jednego momentu. W sensie, nie wiem jak to działa. Czekajcie, sprawdźmy, bo bardziej mnie interesuje, czy jeżeli wsadzę tej rzeczy, zniszczę to łódkę, może nie w ten sposób. Mamy taką łódkę. Wrzućmy sobie tutaj jakieś rzeczy, powiedzmy. Dobra, teraz zniszczmy tą łódkę, czy te rzeczy zostaną w środku. No właśnie. Nie zostaną. Więc znowu ktoś miał fajny pomysł, ale jest to totalnie bez sensu. Jeżeli będziemy chcieli popłynąć na jakąś dalszą wyprawę gdzieś, to nie wszędzie jest woda. Jeżeli zapakujemy tej rzeczy, nie będziemy mogli ich wziąć. Będziemy musieli się wracać do tego miejsca, gdzie zostawiliśmy łódkę. Po prostu, no, wyszło tak jak zawsze. Plan był dobry, ale wykonanie do dupy. Więc chyba nie ma co przedłużać, po prostu przejdźmy do kolejnej modyfikacji. Kolejna modyfikacja, słuchajcie, nadaje się idealnie dla naszych Januszów Minecrafta. Znaczy, nie czy Januszów Minecrafta, generalnie dla takich typowych Januszków, które jak pójdzie do kopalni, nakopie trzy koble i wróci zmęczony, bo to jednak roboty trzeba włożyć, a nie ma komu robić, to będzie chciał wrócić na chałupkę i se odpocząć i się zrelaksować przy czymś. Więc taki Janusz będzie mógł sobie na przykład wziąć workbench, na przykład tutaj, będzie mógł sobie stworzyć coś takiego na przykład, słuchajcie, taką beczułkę z czymś takim i będzie miał taką beczkę sobie po prostu. I co on z tą beczką może zrobić? Na przykład może sobie przygotować szklanunię, chciałem powiedzieć, szklankę taką. I jak sama nazwa wskazuje, jest to szklanka do piwerka. Tak, takiego januszowego. Czy tam do bimbra, nie wiem. W każdym razie na ten moment jest to puste i nie da się z tego korzystać, więc musimy przygotować jeszcze sobie, słuchajcie, tak jak, znaczy nie wiem, czy januszowi by się chciało, ale można tutaj przygotować sobie specjalny wywar. I dzięki temu wywałowi można, słuchajcie, przygotować sobie coś takiego i mamy po prostu trzcinę cukrową w wiadrze. I tą trzcinę cukrową w wiadrze, w sensie totalnie ta modyfikacja, nie wiem po co to jest, ten barel i nie wiem po co jest ta szklanka, z tego nie da się korzystać chyba w ogóle w tej modyfikacji. To jest tak chyba tylko, żeby wyglądało. Ale po prostu, gdy już mamy, słuchajcie, takie coś, takie wiadro właśnie z tą trzciną cukrową, możemy je przepalić. Jeżeli przepalimy, no to wiadomo, znaczy no nie wiadomo, tak to chyba nie działa w życiu, mi się wydaje, troszkę inaczej wygląda proces tworzenia tych piwerek. W każdym razie otrzymujemy wiaderko z piwerkiem. I co możemy z nim zrobić? Dalej ten barel jest nam niepotrzebny. Dalej wydaje mi się, że do szkła też tego nie będziemy mogli w żaden sposób wrzucić. Czy da się? No pewnie, że się nie da. Mówię, nie wiem totalnie kto to wymyślił, po co, jak. W każdym razie, no nie da się chyba z tego korzystać, tak mi się wydaje. Ale możemy, no, po prostu sobie to zjeść. Bo tak to przecież wygląda, słuchajcie. Jeżeli zjemy coś takiego, nieprzerobione, w sensie takie w wiadrze, jeszcze jakby nie w butelce, zostajemy otruci, nic nie widzimy, mamy ciemno i nam się strasznie we łbie kręci. No jest to przypołowa sytuacja, słuchajcie, tym bardziej, że trwa to całą minutę. Mamy co prawda większą szybkość, ale to nic nie zmienia, ponieważ nie możemy nic zrobić. Mamy głód na... W sensie, jak sami widzicie, jakby po tych efektach, to jest totalnie nieopłacalne. Po prostu żeśmy się pochorowali i to mega bardzo. To było bardzo mocne piwerko na to by wychodziło. I nie żyjemy, więc nie da się po prostu tego wypić, słuchajcie, bez zginięcia.
Co zabawne, słuchajcie, twórca przewidział, że można to wrzucić jakoś do tego szkła, ale ja totalnie nie wiem jak i nie mam na to pomysłu. W sensie nigdzie to nie jest pokazane, jak to można do szkła po prostu przelać. Jeżeli przelejemy to do szkła i w końcu będzie nam się chciało jeść. Czekajcie. O, teraz? To teraz po prostu, słuchajcie, mamy mdłości, szybkość i szczęście przez jakiś czas. Więc to jeszcze, słuchajcie, ujdzie. Z tym, że no jak ja tak widzę taki świat, to mnie się strasznie w głowie kręci i nie lubię tak grać. I w zasadzie wszystko działa dobrze. No jedno piwerko kręci się w głowie. Jesteśmy trochę szybsi, ale że jest opłacalne? Wydaje mi się, że nie. Tym bardziej, że nie da się tego zrobić normalnie w tym. O Jezu, chopoki, jak wy mi się trzęsieta tutaj. I wieje wiatr, słuchajcie, on się śmiesznie buja w ogóle na boki, ale chyba prosto idzie. No nic, mamy taką modyfikację, ja bym poprosił o mleko, bo strasznie mi się w głowie zaczyna kręcić od tego, jak na to patrzę. Gdzie jest mleko? Przepraszam bardzo. O, jest mleko, bardzo miło. I tak w zasadzie prezentuje się ta modyfikacja, dlatego wydaje mi się, że możemy przejść już do ostatniej modyfikacji. Ostatnia modyfikacja, moi drodzy, jest strasznie porąbana. O co z nią chodzi? To w sensie ona... Dodaje naszej grze realizmu, z tym, że nie wiem, czy byście ją chcieli, ponieważ ona bardzo nam utrudnia grę. Ponieważ jeżeli mamy wiadro wody w ręku, to logiczne, że musimy uważać na tą wodę. Nie możemy po prostu przesadzać tak, żeby ona nam się wysmyknęła, czy żeby nam wypadła na przykład, jeżeli mamy takie wiadro, z wodą bądź z lawą. Więc, jeżeli będziemy biec, to jeszcze spoko, a jeżeli podskoczymy, no to logiczne, że może nam się ta woda w końcu wylać. Czyli jak podskoczymy tutaj na przykład, o. I się wylała i w tym momencie nam robi się burdel po prostu w domu. Gorzej, jeżeli idziemy z lawą, chcemy coś wykopać, na przykład, tylko że na survivalu. Teraz jest to troszkę zlagowane też, co prawda, słuchajcie, ale gdybyśmy na survivalu trzymali po prostu wiadro z lawą. Próbowali je tutaj zniszczyć. Powiedzmy, że zniszczymy tutaj jeden blok. No właśnie, tutaj podskoczyłem, więc od razu mi się wylało. W każdym razie może nam się to wyślizgnąć i różne dziwne rzeczy mogą nam się z tym stać, tak jakby nam się normalnie mogły stać. Teraz też podskoczyłem, więc znowu mi się wyślizgnie. Albo tutaj po prostu rozkopałem, za moment przez to, że są lagi, po prostu mi się to wyleje, czy jak podskoczę, biegnąc, też mi się to rozleje za moment. Więc jest to przy połowę, jak sobie widzicie, i może nas zabić. Jeżeli zrobimy to w domu, możemy stracić dom. Nie wiem, po co taka modyfikacja komukolwiek, że wiaderka są śliskie, ale jak ktoś chce, jak ktoś lubi się sam karać modyfikacjami, to może sobie zainstalować. W każdym razie, ja na ten moment chciałbym wam bardzo podziękować za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że modyfikacje wam się spodobały. Macie oczywiście nazwy tych modyfikacji w opisie, możecie sobie wbić, pobrać te modyfikacje, jeżeli chcecie mieć w swoim świecie i zrobić to, co ja tutaj, czyli palić wioskę. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, żeby być na bieżąco, kliknąć sobie dzwoneczek i widzimy się wieczorkiem bądź jutro. Także trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia, siemanko, cześć, pa pa.